Witam Paśka Hoska. Dzisiaj sobie przejrzymy tą oto rodzinkę. To jest w moim robionym ulu. Od razu mówię, powałka jest w trakcie budowy, więc dlatego są te uszczelnienia. Jako tako ul jest szczelny, ale to się mówi pozornego, Pan Bóg szczerze. Zobaczmy, czy cokolwiek przyniosły. Któraś tu ramka była pusta, tylko nie pamiętam, która, chyba ta. A to za chwilę sobie zobaczymy. No, w ramce coś tego miodu błyszczy. Że tak powiem, czyli tragedii może nie będzie. Tu też w tej ramce coś jest. No, ale na tę porę roku jest bida. O, ta już jest jeszcze cięższa. Miód widzę, że jest ciemny. Coś tam sklepią. Czyli powolutku ten miodek zaczyna dojrzewać. Pogoda też sprzyja niezbieraniu. Ta była dawana pusta. No i widzimy, że parę komórek co jest. To jest ten miód mega ciemny. Czyli jest to spać. Czekaj, czy kapie? Nie kapie. Czyli jest to miodek spadziowy. Ta widzę, że jest troszeczkę lepiej dobita. Ale tu może być czerw. Nie, tu jest coś lepiej. Można powiedzieć, że 90% ramki miodu. No i tak, jest to ul, który ja budowałem. Ul Wielkopolska 12. Tu widzimy, że się wygryza resztka czerwiu. Wielkopolska 12 to jest w mojej konstrukcji. Wszystko jest mojej praktycznie. Także nie jest to z żaden kąt. No, nie dobiorę po prostu żadnego innego ula. Ciekawe, czy kapie stąd? O, kapie, czyli pożytek jest w lesie. Patrzę, czy tu jajeczek nie ma, ale nie widzę, żeby tu były jajeczka. Mogłem matkę przenieść, bo to też przekładałem wtedy dosyć szybko. Że tak powiem, przyszła burza i zaczęło padać, to troszeczkę się, wam powiem szczerze, śpieszyłem. Ta też była pusta, dodana jest tu również kilka komórek, kapie. Skoro ramki kapie, to jakiś ten pożytek no musi być. Skoro jest ten pożytek w miodni, czyli jest coś na plus. No tu widzimy, jest ramka z czerwiem. Kiedy to się będzie wygryzało? A za jakiś maksymalnie, minimum tydzień. Nie, maksymalnie, sorry, maksymalnie tydzień. Tu, o, następna ramka czerwiu. No także widzicie, tu jest około 6 ramek miodu. I tu jest prawie, że pół na pół. Nikt mi nie zarzuci, że tu siły nie ma, bo tu siła jest. Może jest jeszcze coś na dole zalane. O, tu akurat nawet podsklepywują. No ale co to jest, że tak powiem? Co to jest na tyle, co ta rodzina ma? No. Na upartego ona obsiada 2,5 korpusa, czyli jest rodzina w pełnej sile gotowości do zbierania. Czekaj, co się najwięcej mi ciekawi, gniazdo. To też jest fajna ramka, powiem wam, ciężka. Ale najwięcej ciekawi mnie właśnie gniazdko. Co tam w tym gniazdku będzie słychać? Jak te mrówki gryzą ten ul. Nie, trzeba będzie
wytruć tą rodzinę mrówek. Także podjadę w sobotę z trutką, no i niestety je wytruję, bo no jeszcze to ocieplenie w tych kulach. No i co zapomniałem? Zapomniałem sobie jeszcze dodać, że tak powiem, uchwytów, ale uchwyty to dokręcę w każdej chwili. No i co jeszcze zapomniałem? Najważniejszego zapomniałem, że to jest, patrzcie jak one gryzą te mrówki. Zapomniałem sobie, że skoro mam ule 12, to muszę mieć kraty odgradowe 12. A ja mam tylko 10. Ale to się dokupi. Sprawdźmy tą ramkę. Opalana. No widzimy ładne larwy. Czy są jakieś jajeczka? No, na kamerze tego nie widzę, w realu też nie widzę, czyli jest sama larwa. Co jeszcze o tej pasiece do powiedzieć? Ta pasieka będzie składała się tu tylko z 10 rodzin. Ani rodziny więcej. Dosyć spora ilość pyłku. Zobaczymy jak z czerwiem. No również nie widzę jajeczek. Mateczniki jakieś, a raczej miseczki. Miseczki puste. Matka jaka tu jest, może się wiele osób pytać. Nie jestem w stanie powiedzieć, no tu powinna być ta CT46. Patrzcie jak pszczoły wiszą. Ale że tak powiem, nie jestem pewny, czy ona akurat jeszcze tu jest. Pyłku jest masa. Zobaczymy czy na wszystkich gramkach tak będzie pylnie, że tak to powiem. Ta jest ładna. To jest tak, to jest z czerwiem trutowym. Tu już się pojawiły larwy, młode jajeczka. No i ramka jest pięknie zaczerwiona. Nie wiem, czy tu to będzie widać. Nie widać. Na jasnej gramce nigdy nie widać tych jajeczek. No i co ono? Ogólnie na pewno ktoś powie, że bida w tych kulach, nie ma pokarmu, to i to. No bo za wiele tego miodu wszystkiego nie ma. No bo nie oszukujmy się. Nie ma jakiegoś wielkiego tego pożytku. Ja się cieszę, że w ogóle nie muszę podkarmiać, bo wielu pszczelarzy pszczoły już musi podkarmiać tu u nas w okolicy. Ja na szczęście, szczęście w nieszczęściu, no, nie ma tego problemu. Tu już jest szósta ramka czerwiu w tym korpusie. Tu widzę, pobudowały na dole coś chyba. Czy nie, przykleiły ramkę do tego. No tu jest ramka akurat pusta. To nie ma co gadać. Tak, ramka pusta, ani jajeczek. Kilka komórek dosłownie miodu. Ale tak, żeby coś było interesującego, to nie ma. Tu następna ramka, ciekawe z czym. Czerw, sam czerw. Ja sobie tak dmucham, sprawdzam dokładnie, bo mam donosy, że pszczoły hamują z czerwieniem. O, czyli tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósta. Siódma pewnie będzie również pusta. Tak, siódma również pusta. Również kilka.
Powiem wam, że te mrówki na tej pasie to są okropne. Coś tam jest na dole, ale co to jest, to nie wiem. I tu jest zalewane nakropem, wygryzł się czerw. I zalewają. No, po prostu się pszczoły tylko i wyłącznie obwiesiły. Również pusto, trutnie. Dobra, podsumujmy. Tu jest 6, u góry były 3, czyli 9 ramek z czerwiem. No faktycznie ta matka wyhamowywuje już to czerwienie. Wielka szkoda. Czyli silne rodziny raczej już, no nie w tym roku, pewnie musimy w sumie kończyć sezon. No bo to co widzę, to raczej ku końcowi się schyla niż ku dobremu rozpędowi. No ale sobie to na spokojnie w tym roku już, że tak powiem. Przyszły może będzie lepszy, gorzej już myślę, że nie będzie. Tą ramkę damy sobie koło tej ramki. Myślę, że gorzej w tym roku już nie będzie. Rodzina się nie chce roić, nawet się nie powinna roić. No i tyle chyba w temacie dzisiejszego odcinka. No. U niektórych naprawdę fajnie te pszczoły się spisują w tym roku. To u nas no to jest lipa, całkowita lipa. No i się nie zapowiada, że się poprawi na chwilę obecną. A skoro nie ma wizji poprawy tego pożytku, no jest coś tej spadzi, bo jest, nie oszukujmy się. Ale to jest mizerna ilość, wam powiem. Tyle to zeszłego roku w tydzień potrafiły pszczoły zebrać, co teraz od początku sezonu. Tak, to jest miód naprawdę od początku sezonu. A nie ma co liczyć na dobry zbiór. Czy w tym roku coś się jeszcze pokaże? No nie wiem, raczej bym się skłaniał ku temu, że będzie koniec sezonu. I tyle, no. Może coś dozbierają, no jeszcze mamy te 2 tygodnie, 3, no liczmy 4-5 tygodni sezonu takiego fajnego, że coś faktycznie będzie przybywało. Potem od połowy lipca już jest po lipie, zawsze się czekało te 2 tygodnie do końca lipca na dojrzanie tego miodu lipowego. No i wtedy się wbierało, podkarmiało rozwojowo i był definitywny koniec sezonu. No a teraz widzimy, że coś jeszcze próbują, ale to marnie idzie. Znowu zapadają deszcze. Także spółka znowu tą spadła, bo widać, że się coś pojawia. No nie ma co, no z ramek kapie w nadstawce. No ale to jest mizerne ilości. Zero entuzjazmu w tym roku. No, jedyne plusy, no to jakieś tam ta jedna rójka wpadła. W sumie to były 2 rójki w jednej. A reszta no to co, no odkłady fajnie się rozwijają. No i tyle, no tyle z pozytywnych rzeczy. Miodu nie było, nie będzie chyba. Chociaż pożyjemy, zobaczymy. Może być tak, że wyzbieramy. No ja mam na przykład, tu jest te kilka ramek, tam na drugiej pasiece kilka ramek, tam na trzeciej pasiece chyba 3-4 nadstawki. No ale to wszystko jest nic, dosłownie to jest wszystko nic przy tej ilości, co była zeszłego roku. Weźcie sobie pod uwagę, że zeszłego roku to był rok rekordowy, jeśli chodzi o ilość tego miodu. Powiem wam, odkąd pszczoły zaczęły, ramki powinny wyglądać
tak po dodaniu tego korpusu, tak powinny wyglądać ramki po tygodniu i tak wyglądały zeszłego roku, a w tym roku mizerota. Fajnie pszczoły ul podoszczelniały, wam powiem, widzę. No i tyle, ja sobie zaznaczę ramkę pustą. Będę wiedział, że tu jest ta ramka pusta. No lipa, no kurde, no nie wiem nawet co gadać, no bo jest lipa. Nadstawki, kurczę, no nadstawki myślę, że we wrześniu dopiero. O Boże, nadstawki. Nie nadstawki, tylko powałki, bo nie mam czasu ich zrobić. Materiał jest, ale nie mam czasu ich zrobić. No i tyle. Tak miało być. Ul jest szczelny. Do ula się nie leje. Pszczoły nie wylatują bokami, tylko tam, gdzie ja im każę. Także tyle. Lipa, totalna lipa. I tyle w temacie, wam powiem. No jest to śmieszne, bo śmieszne jest to. No ale pożyjemy, zobaczymy. Mrówek się muszę tego gniazda pozbyć, zlokalizować, pozbyć się go, no bo niestety za bardzo niszczą ten ul. A jest tu ich za dużo tych mrówek na tej pasiece. Nie wiem czemu, ale na tej to jest wybitnie dużo tych mrówek. Dobra, ja się z wami żegnam, odcinek pewnie przynudawy. Także do następnego, pasieka hosko.